Moje dzisiejsze plany, wykonanie takiej dekoracji na drzwi wejściowe, wielkanocnej dekoracji. Będzie to wieniec wielkanocny. Do tego oczywiście można użyć własnych pomysłów. Ja tu, drodzy Państwo, zakupiłam niektóre elementy, niektóre już posiadałam z poprzedniego roku. Więc mamy tu na przykład takie kolorowe jajka wielkanocne. Tu mamy na przykład takiego ptaka, którego będę chciała sobie zawiesić. Listki drewniane, które oczywiście można sobie też pomalować, na przykład na zielono. I bardzo mi się spodobały takie motylki wiosenne, które też oczywiście będzie można sobie kolorowo pomalować. Do tego jest potrzebne nam takie urządzenie, którym będziemy mogli sobie przykleić pewne elementy, jeżeli będzie taka potrzeba. I jakieś oczywiście wstążki dekoracyjne, które będziemy mogli sobie używać. Ja mam tu na przykład taką różową, wesołą, wiosenną wstążeczkę. A tu jest taka z motylkami. Najlepszą metodą jest ułożenie sobie na naszym wieńcu tych elementów, które będziemy używać wstępnie, tak aby zaprojektować nam nasz wieniec. Więc ja tego ptaka, którego mam, drewnianego, będę chciała sobie umieścić mniej więcej w tym miejscu, tak żeby on potem ładnie sobie wisiał. Nasze jajko i listki, kwiatki myślę, że dam w tym miejscu. Listki drewniane mogą sobie pójść do przymocowania w dolnym miejscu mojego wianka. Kolorowanie wszystkiego można sobie zaplanować wcześniej lub później, w zależności od wyboru. Motylek myślę, że będzie bardzo ładnie wyglądał tu z prawej strony. I do tego oczywiście zaplanuję, gdzie przymocuję moje jajka. Wydaje mi się, że w tym miejscu na dole będą wyglądały bardzo sympatycznie. Także one pójdą w tym dolnym miejscu. No i oczywiście, jeżeli chcemy, możemy jeszcze dodać jednego motylka. Także wianek będzie taki bardziej z elementami naturalnymi, ponieważ ja mam czerwone drzwi, więc i tak to będzie bardzo widoczne. Wykonujemy nasz wielkanocny wianek i cieszymy się słoneczną pogodą. Mojego motylka już jednego przykleiłam właśnie klejem, rozgrzanym klejem. Tą gałązkę bardzo łatwo można było wcisnąć pomiędzy te patyczki, gałązki mojego wieńca. Mój ptak jest zawieszony na sznureczku jutowym. Jajeczka, które wybrałam, są z takimi sznureczkami, więc ja je bardzo ładnie oplątałam dookoła moich gałęzi, więc tego nawet nie widać. No i teraz jeszcze jednego motylka przykleję sobie z tej strony. Tu, gdzie jest mój ptak, myślę, że dam taką różową wstążkę, więc to będzie bardzo komponowało się ładnie w moim wiosennym, wielkanocnym wieńcu. Także teraz spróbujemy dać kleju na motylka, tak żeby można było go estetycznie przykleić i żeby on się oczywiście ładnie trzymał. Także przyklejamy następnego motylka. Chwilkę potrzymamy. Tu mamy takie
gniazdo z dekoracją. Tam już dla ciekawostki owies, który będzie sobie rósł. I takie śmieszne, wiosenne, wielkanocne kaczuszki, świeczki. Nasz motylek chyba już się przyczepił. I teraz kwestia przymocowania naszych listków, które też oczywiście można sobie przymocować naszym gorącym klejem. Więc dajemy nasz klej na łodyżki listków i tą troszkę wyżej, żeby to nam ładnie się przymocowało. Dam ten duży liść tu, tak żeby można było go ładnie docisnąć. I mój mniejszy listek w zupełnie innym miejscu. Może nawet go przykleimy delikatnie do tego dużego listka. To będzie bardzo ładnie wyglądało. Także wszystkie elementy będą nam się ślicznie komponowały na naszym wieńcu. Ja to Państwu teraz właśnie ładnie zaprezentuję. Ten ptaszek nam tu fajnie wisi. Jajka. Tak, listki, motylki. Mamy super przymocowane. I teraz oczywiście, jeżeli ktoś chce, można pokolorować motylki czy ptaka. Ja chyba zostawię w takim neutralnym, drewnianym kolorze. Wyglądają bardzo ładnie mimo wszystko. I teraz tylko muszę sobie wykonać moją różową kokardę, którą sobie tu przymocuję. I oczywiście zawieszenie z jutowego sznurka, które wykorzystam, aby zawiesić mój wianek wielkanocny na drzwiach wejściowych. Będzie to przepiękna dekoracja i będzie cieszyła moje oko. Robimy kokardę. To jest, drodzy Państwo, końcowy efekt naszego wianka. Także mamy różową kokardę. Tu będzie element naszego ptaszka właśnie. Jajka, listki. Udekorowałam je też takimi kwiatkami. Zostały przyklejone motylki. I tak to właśnie wszystko bardzo ładnie wygląda. Polecam serdecznie wykonać sobie właśnie taki wianek na drzwi. Jest on naprawdę bardzo ładny i umili nam święta. Do usłyszenia.